dlaczego Prawo i Sprawiedliwość najpierw zgłosiło, a potem wycofało projekt ustawy o podniesieniu opłaty paliwowej? Potrzebujemy w Polsce więcej funduszy bezpośrednio skierowanych dla przebudowy, odbudowy dróg powiatowych, dróg gminnych. Potrzebujemy też pieniędzy na budowę infrastruktury krajowej. Głównie chodzi tutaj o Via Carpatię. Pan minister infrastruktury, pan minister Adamczyk zgłosił taki projekt ustawy, która pozwalałaby stworzyć fundusz, który byłby bezpośrednio dedykowany dla tych zadań. Okazało się, że słuchając opinii publicznej, opinii wielu osób, Prawo i Sprawiedliwość doszło do wniosku, że to nie jest najlepszy sposób zgromadzenia tych funduszy. Będziemy ich szukali w inny sposób, nie sięgając bezpośrednio do ceny paliwa na stacjach benzynowych. W związku z tym cofnęliśmy się. To jest przykład tego, że działamy zdecydowanie, ale rozsądnie i słuchamy tych, dla których to robimy, czyli Polaków. Czyli gdzie będą te pieniądze teraz poszukiwane? To jest otwarta kwestia. Jest oczywiście budżet, który w tej chwili jest konstruowany na przyszły rok. To jest kwestia ministra finansów, ministra infrastruktury, decyzji rządu, a ostatecznie decyzji parlamentu o tym, jak te pieniądze budżetowe będą podzielone, i będziemy zabiegali o to, żeby w budżecie znalazły się pieniądze na te cele, które były związane z projektowanym funduszem drogowym. Dziękuję bardzo. Proszę? Zgrzyt nastąpił również w samej partii. Ma na myśli pewien konflikt na poziomie pokoleniowym, powiedzmy. Nie, wie pan, znaczy po prostu są różne opinie. Być może to jest też i dowód na to, że zdrowy rozsądek w Prawie i Sprawiedliwości nas nie opuszcza.